A to wszystko już w dzisiejszym odcinku. O, jednak nie. No i niestety nie mogę walczyć przez 9 sekund. Karku, nie wychodź z czerwonego. Patrz, zbieram sobie zioło. Stary, wracaj. Młodzim panie. A, do boju. 3% na to trafienie. Dobra, dzień dobry, jakiś magognia, hop. Dobra, wow, co się dzieje? Hej, cześć, witajcie, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Stern na moim kanale i dzisiaj po raz drugi będziemy mordowali graczy, jakich tylko napotkam. Dosyć groźnie to brzmi, musicie przyznać. Moi drodzy, dzisiaj robimy sobie drugą część naszego challenge'u, który to atakuje każdego, dosłownie każdego, kogo napotkam. Nieważne, czy ma ten gość 10 level i wyskoczy Pum Master, czy ma ten gość 140 level i weźmie mnie na strzała. Moi drodzy, pod poprzednim odcinkiem zrobiliście naprawdę katastrofalne ilości łapek w górę, mianowicie było 100 parę. Tak jak powiedziałem, zatrzymamy się na liczniku 120 z poprzedniego odcinka i to będzie 6 dodatkowych grupek w dzisiejszym odcinku. Czyli łącznie atakujemy 9 graczy. No i każdego gracza będę sobie tutaj atakował i będę prawdopodobnie na nim zginął, więc fundusze na ten odcinek są dosyć duże. I już widzę, że tutaj są pierwsi ludzie chętni do zaatakowania. Atakuję z petem, przynajmniej póki co. Czekajcie, czy ja mam dźwięk z gry włączony? Okej, dźwięk z gry włączyłem, chyba, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję, jeżeli nie, to jakoś to spróbuję potem naprawić. Moi drodzy, idziemy szukać sobie pierwszych potencjalnych ofiar. Tam jedna mi uciekła, no ale nieważne. Tu... mam go... Jezus. Dobra, mam. Złapaliśmy jakiegoś rycerza. Super, na pewno dam sobie z nim radę, prawda? Na pewno to nie będzie pierwsza śmierć. Nawet nie wiem, co mam mu zrobić tak naprawdę. Nie wiem, zrobię tak. Może mnie kamieniami nie wykończy. To jest barbarzyńca! Boże święty, to jest rycerz. No dobra, walczymy. Walczymy, czy już umieram? Nie umieram. 15% szans, nie jest źle. Nie jest źle, możemy dać radę, moi drodzy. Mam jeszcze skrzydełka w ogóle husarskie. Z eventu. U hetmana na Wałnicy. Więc jakoś to wygląda, ale no szans raczej na niego nie mam. Dam sobie jeszcze tak może. Dobra, żyjemy, słuchajcie, Pet walczy, może Pet go wykończy, to jest plan. Tylko on ma tyle HP, że go nie zabije. Chociaż w sumie nawet nieźle traci. No pierwsza walka dosyć ciekawa. Myślę, że są jakieś tam minimalne szanse, żeby go pokonać, ale no dobra, nie widzę tego, jednak nie ma szans. Au, 11%, nieźle. Super, dobra. Co ja mogę mu zrobić? Spróbujemy go bossu zabić. Bez jakichś tutaj szałów. Mogę mu ryk rzucić, może nie ma ochrony na uroki. Chociaż nie ma, bo ma kruka, kurde. O, udało się, dobra, zajebiście. Słuchajcie, może się uda. Dzwonek nie zadzwonił. Atakuje kruka, co za debil. Dobra, tego kruka dosyć mocno atakuje. Wow, dobra. Słuchajcie, jedziemy. Dostał, jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz i bym go zabił. Kamienie lecimy. Lecimy na pewno kamienie, spróbujemy go zabić, może się uda. Kruk na pewno go zaatakuje. I słuchajcie, może wyjdzie. Jest dosyć ciekawe, na trzecie mi się nagrywa. Mam nadzieję, że to się nagrywa dobrze. Dawaj. Dobrze, kurde, mamy pierwszą walkę zrobioną. Old Wolf, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze jaki on miał level. Nie zginę tutaj, prawda? Kruk, trzymaj się, mordo. 700 HP masz, dobra, nie powinno być źle. A, zostaw mnie, fuck my life, zagłupi mnie topę. No nie, dobra, potnę sobie. Okej, przeszliśmy, wow. Old Wolf, który ty miałeś level, kolego? 101 level barba. Dosyć nieźle, aczkolwiek ten kruk mi dużo robi. No kruk jest na 69 poziom, daje gościu radę. Dobra, oczywiście Old Wolfa pozdrawiamy. Ja mu potem na poczcie wyślę, dlaczego go zaatakowałem, bo ja tej ogólnie do graczy nie atakuję. Mam nadzieję, że ja nie wbiję czachy tutaj w ogóle na tym challenge'u. Okej, kochani, pora na bitwę numer 2. Wziąłem trochę kamerę bardziej na środek, bo mam wrażenie, że trochę uciekam z kadru, że trochę mnie nie widać, jak się patrzy na ekran. Na szczęście wszystko się nagrało ładnie, tylko nie wiem, czy to jest co z tym dźwiękiem, no ale okej. Lecimy, słuchajcie, atakować osobę numer 2. I nie wiem, dlaczego mi tak dziwnie FPS-y spadają. Dobra, powinno być okej, już widzę pierwszą osobę. Jezu, muszę w niego trafić. Dobra, mam go. Zaatakowałem, nie zaatakowałem go. Dlaczego go nie zaatakowałem? Dobra, nie wiem. Gościu się ustał, a szkoda, miał fajny level. No dawaj. Jezus Maria, dobra, atakujemy go, 48, mam nadzieję, że po mnie wyskoczy. No, nie atakowałbym go logicznie z krukiem, no ale zrobimy to. Zrobimy to, atakujemy go z krukiem, słuchajcie. Może pump nie wyskoczy, ja mam 86 level. No dobra, no mówiłem, że będę atakował z krukiem. Mam paczkę platyny przygotowaną, w ogóle. O tutaj, kupioną, na ten odcinek specjalnie. Fundusze są, więc... No sununu kuku, hehe, haup. Mam nadzieję, że nie zdechniesz. W sensie, że ja nie zdechnę, jak pump wyskoczy, o w ten sposób, dobra. Boom. Dobra, nie ma pumpa, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Atakujemy. Żeby mi tylko ukazu nie wrzucił i będzie dobrze. Dziab. Chyba nie mam resek założonych. Napiszemy, uszanowanko. No nie dawaj mi ukazu, mordo. Mordo, please. Dobra, chciał ukaz dać. Tak jak myślałem. Dobra, no i kruk go już tutaj porobi. Myślę, że damy radę go zabić.
Bez problemu, no byłby trochę przypał, gdybym teraz dał. O, no i niestety druga osoba martwa. Ludzie mnie znienawidzą za ten challenge. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No dobra, odpoczniemy. Dobra, druga osoba znokautowana. Tutaj widzę dwie osoby. No 26 level. Bez jaj, bez jaj. Aha, są na białym. Dobra, są na białym, nie liczy się, idziemy. Egzekutor to jakiś szebieg. Dobra, szukamy jakiegoś gracza typowo na czerwonym. Jak ty stoi na białym, to nie będę czekał, aż wyjdzie z tego białego, bo po prostu będę szukał dalej. Halo, zaatakowałem. Kurde, czemu oni tak szybko biegają? Na zielono powinienem pójść, tam się nie ruszają. O, ukazany! Drużyna pod ochroną, masz szczęście, ukazanego znam w ogóle. Ukazany to jest tam ziomek, który mnie kojarzy z YouTube'a. Więc, no dobra. Na szczęście jest pod ochroną, na szczęście jest pod ochroną. Nie chciałem, nie chcę atakować widzów. Wiecie, o co chodzi, jednak widzów się trochę gorzej atakuje. Ma tego farta, że jest pod ochroną. Dobra, mamy kogoś, mamy druida z petem. Wow, na pewno dam sobie radę z nim. Ho, 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 ho. Pewnie dostanę korzonek, w ogóle na co mam się bronić, nawet nie wiem. Na wszystko. Dalej resków nie ubrałem, w ogóle z Jirugu biegnę. Lecimy, zegar nie kliknął, więc nie, jeszcze żyję, ale zobaczymy. Nie no, to jest walka przegrana. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde. Myślałem, że przypadkiem. To by było logiczne, nie? Jakbym przypadkiem atakował. Napiszemy mu, że nagrywam odcinek, że ja nie jestem taki zły. Może mi wybaczy. Waka ulola. No dobra, lecimy. Aaaa! Bije! Plox, zostaw mnie, please. Ale może wygram, w sensie... Ej! Wow, 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 co się stało? Wow, co się stało? Come on, czy ja to wygram? Jak Plox się teraz na mnie nie rzuci, to nie całkiem nieźle. Boom. Dobra, nie, damy tak. Zegar nie kliknął! Wygraliśmy, ty, ja nie wierzę w ten odcinek. Jaki odcinek, Fartełny, co Kruk robi? Trzecia osoba znokautowana, moi drodzy, pozdrawiamy oczywiście Wakuole, przepraszam, że cię zabiłem. Myślałem, że przypadkiem, no cóż. 3-0 dla mnie, 3-0 dla mnie. Ja zaraz będę miał czachę, ja się tego boję najbardziej. Lecimy dalej. 117 i 3 pety, dobra, moi drodzy, będzie pierwszy zgon. Będzie oficjalnie pierwszy zgon, no nie ma szans, żebym to wygrał. No ale atakujemy, no taki challenge. Oh my god, a to będzie trudne, nawet nie wiem na co mam atakować. Dzień dobry. XD. Dobra, nie wiem, wszyscy mają dużo HP, w ogóle w pierwszej rundzie jest zgon. Totalny. Wow, nie zadzwoniło, może ucieknie. Może nie chce mnie zabijać. Kruk, walczymy, stary, damy radę. Nie, halo, mordoklejko, zostaw mnie. Mordoklejko, nie dawaj mi debuffa. Mocim, panie. A, do boju. 3% na to trafienie. Dobrze, wygrywamy. Au, oła. Auć. No nie uciekła, no czekasz, mnie pety zabiją, czajcie to. Ale to jest porażka. Dobra, nie wiem, tu. Do boju. Au, dobra, dzwonek zadzwonił, niestety przegraliśmy. Niestety przegraliśmy, no ale to było spodziewane. Może chociaż Kruk ucieknie w sumie, bo jak ona nie bije. A, 8%. Może to nas zabije, nie chcę w sumie pety zabijać. No dobra. Atakują na szczęście mnie, więc ja padam, ale Kruk ma szansę, żeby to przeżyć, bo ma 3300 HP, to trochę zobowiązuje. Więc au, oła. Dobra, Kruk, żyj, mordę, ja w ciebie bardzo wierzę. Ja w ciebie bardzo wierzę, moje 5 platyny. 5000 expa w plecy. No i Kruk, czy on przeżyje? Zobaczmy teraz na żywo. Przeżył, okej, okay, słuchajcie, czyli tak naprawdę 3-1, ale Kruk przeżył, więc to jest najważniejsze, bo jest najbardziej drogocenny tutaj. No i cóż, lecimy dalej. Piąta osoba. Stwierdziłem, że raz się pobawię ze śmiercią pasjansa i podejdziemy sobie na czarne i po prostu zaatakujemy pierwszą lepszą osobę, którą napotkam. Nawet nie patrzę, kiedy są levele. Zobaczymy, co się stanie. Generalnie na czarny jest taka zasada, że jak ktoś kogoś atakuje, to ludzie chopają do niego, więc może będzie ciekawie. Zobaczmy, to jest piąta osoba, niech Kruk w końcu padnie, że coś się działo. Zaatakujemy sobie tego. Nie wiem, jazda. Ja się nie boję. Dobra, dzień dobry, jakiś mag ognia hopnął. Nikt mnie nie lubi. Dobra, łooo, co się dzieje? Ciebie. Jazda. Nic się, zginąłem. Rycku, Rycku, chroń mnie. Chroń peta, bo ja zginąłem w sumie. Dobra, piąta śmierć. A dziś odcinek. Jutro o 15. O 16. O, o, pomyliłem się. Zafundowaliście mi zgona, panowie.
Dobra, piąta śmierć. Czy kruk przeżyje? To jest najciekawsza rzecz tego odcinka, mam wrażenie. Że kruk przeżyje. To w ogóle nie było szansy. Chciałem sprawdzić w ogóle, co się stanie, jak tu podejdę. Ale dobra, ja sobie go wyłączę. Poczekamy, zobaczymy. No i kruk zginął. Zniszczę w komentarzach. Dobra, kochanie, w ogóle stało się coś dziwnego. Mianowicie gość napisał, że kruk uciekł z walki, a on i tak sobie padł, więc może kruk po prostu miał dosyć psychicznie tych walk i stwierdził, że sobie zginie. Tak czy siak już go odkupiłem, 5 platyny w plecy. Będziecie w ogóle podliczyć, ile straciłem expa albo czegoś w tym odcinku, chociaż chyba nikomu się nie będzie chciało. Lecimy dalej, lecimy znowuż na wykrzywioną wieżę. Wykrzywioną wieżę, to chyba z Fortnite'a. Lecimy sobie tutaj, zrujnowaną wieżę, okej. I idziemy sobie do kopalni poszukać jakichś potencjalnych ofiar, które mam nadzieję, że mnie nie zabiją. 5 walk za nami, jeżeli się nie mylę. Jeszcze 4, o, skrzyneczka. Jeszcze 4, więc zobaczymy, jak to będzie. Idzie całkiem sprawnie. Gorzej, że zaraz muszę wychodzić z mieszkania. Co jest dosyć problemem, ponieważ muszę to dla was nagrać na jutro. No ale dobra, dobra, poszukajmy. Może będą szybkie walki. Dobra, słuchajcie, generalnie nie ma żadnego gracza w pobliżu. Wszyscy wyszli, wszyscy się boją chyba, kiedy chodzę z moim krukiem 69 poziom i zabijam. Pójdziemy sobie po prostu teraz może na zamek i na zamku kogoś spotkamy. Bo ktoś sobie tam teraz XP. W sumie jest taka godzina, no nie wiem, godzina szczytu tak naprawdę, więc powinni ludzie być, nie wiem. Dobra, jesteśmy na zamku. No i tu już ludzie są. Pod ochroną, dobra. Rokow FC. Roko FC! Bang! Mamy Pum Mastera, on stać na miniaturkę. No dobra, no to co? Możemy sobie poryczeć na niego. To jest plan. Siemano. Dobra, rychniemy sobie z 5 razy. Niech się boi. No i mamy, słuchajcie, patrz jaki Pum Master na miniatureczkę będzie. 0% szansa trafienie. Serio? On ma odpowiedź na uroki? Wow, nawet nie wiedziałem. Bang! Ej, przeżyłem nawet cios, taki nieźle. Zobaczymy, czy kurka zabije. W sumie nie wiem. Dobra. Kruk padł po raz drugi, walka chyba szósta zaliczona. Jeszcze 3. Coraz ciężej. Kochani, zmierzamy do zrujnowanej wieży po raz kolejny, po raz już 7. Żeby zaatakować jakąś ofiarę niewinną. Oh my god, to jest znowu ta. Dobra, ominiemy go, bo to jest znowu ta sama osoba, nie chce się znęcać. A więc jeżeli już był raz atakowany, to go po prostu odpuścimy. Pójdziemy sobie tutaj, gdzie jest topluch. Może na czarnym ktoś będzie sobie akurat stał. Na polanie druidu też może być, to jest wszędzie czarne pole, ktoś tu powinien być. Okej, jakiś karku tu stoi. 88 level, możemy zaatakować. Zobaczymy, z karku powinna być całkiem wyrównana walka. Ja mam 86 w tym momencie, tylko mam low EQ. Więc zobaczymy, jak to będzie. I może sobie go zaraz pokonamy, tylko kończ walkę, panie. Ile można z komarem walczyć, czy te awczysz? Chyba, że te awczysz, to trochę gorzej. No ale nie powinieneś. Jest to w ogóle tarcza, to mi trochę zbije chyba. Nie, to mi jeszcze bardziej tą czachę podwyższy. Dobra, karku chyba awczy. Karku chyba awczy. O, jednak nie. No i niestety nie mogę walczyć przez 9 sekund. Karku, nie wychodź z czerwonego. Patrz, zbieram sobie zioło. Stary, wracaj. Karku. Karku nie, 8, dobra. Atakujemy. A! Dawaj. Jak nie wolno, zielony teren. No nie, dobra, koniec. Nie. Idziemy na czarne. Jest topluch. No topluch akurat nie chciałem. Ale może jakiegoś gracza, co? Karku chyba wiedział, co się szykuje już. Już widział, że ja nagrywam odcinek, że biega taki porąbany człowiek i atakuje z petem każdego i ginie. No dobra, to niestety się nie udało. Wracamy do naszej ulubionej kopalni, szukać graczy. No i powiem wam, że tych graczy nie widzę. O, tsunami! Tsunami, dobra, mamy Barbola kolejnego. Nie wiem, czy z nim już nie walczyłem, chyba nie. Lecimy, słuchajcie, sobie walkę. To może być ciekawa walka. 1900 HP. Jedziemy, może się uda. Pet, dawaj, rób go. Dobrze, pecik, jeszcze raz. O, pięknie, jeszcze raz uderz. I ja go teraz zabijam. O! Dawaj. Jeden strzał dobry. No niestety nie wszedł, ale chyba on ucieka. No niestety on uciekł, dobra. Tsunami ustał się z życiem, ale siódma walka przynajmniej zaliczona. To są chyba najfajniejsze walki dla mnie. Nie będziemy go teraz gonili, bo to jest bez sensu, po prostu zaatakowa... O nie, szczury go zaatakowały. No moglibyśmy go dojechać. Jakby, ja wiem, że wy tego chcecie. Będę frajerem, ja go przeproszę później, ja go oficjalnie potem przeproszę, na odcinku teraz przepraszam. Tsunami, przepraszam ciebie, że taki los dla ciebie zgotowałem, że niestety jesteś martwy, ale no tak wyszło niestety, więc atakujemy go w tym momencie. Jak tylko skończy z szczurem się bić. O, tsunami! Hilnął się, patrzcie, w ogóle zdąży się hilnąć, niesamowite. Dobry jest, dobra, lecimy. Ciekawe, czy będzie chciał się bić, zobaczymy. Pozwolę sobie trochę obronę zmniejszyć, oj, nie zdążyłem. Dobra, nieważne, dawaj! Dziab, szpilka. I teraz ja go zabijam, nie? Tak robimy. Myślałem, że ochro mam.
Dobra, potem go przeproszę. Dobra, kochani, wracamy. Minęło parę godzin. Niestety musiałem dosyć rychło kończyć. Natomiast możemy sobie przejść do ostatnich dwóch walk dzisiaj. Robię akurat zlecko na kasę. Jak widzicie, zostałem jeszcze 23 minuty do oddania, więc stwierdziłem, że to jest dosyć dużo czasu i mogę sobie jeszcze kogoś na zielonej ornąć. Czyli tutaj, gdzie jest tak naprawdę najgorsza zbrodnia, tak? No i już mamy pierwszą osobę. Only Dreams, 82 poziom. Jeszcze nie wiem, co go czeka. Wyłączę motyla w razie W. Chcę atakować tylko z krukiem, żeby aż straty nie były aż takie duże. No i zaatakujemy sobie ostatnie dwie osoby. Jeżeli tutaj mnie zabiją, to się zespię na zamku i na zamku zaatakujemy ostatnią. Dzięki czemu zakończę odcinek. Jeżeli zabijemy tę osobę, to po prostu będziemy tutaj orali dalej. I tak to wygląda. Powiem wam szczerze, już trochę mi się nie chce. To jest 8 osoba chyba. No i pod ochroną. To jest chyba 8 osoba, jeszcze dwie zostały, więc naprawdę jest już ciężko, ile można. 61 z krabem, Jezus, palarka, cię bardzo przepraszam. No dobra, palarka była pierwsza, powiedzmy, że ją zaatakujemy. Coś ludzie przeszli, no ale się zaczaiłem. Zaczaiłem się i zaatakujemy palarkę, niestety. Maba straci, prawdopodobnie. No ale lecimy, Jezus, oby to nie był fan. Oraż przed zieloną, ta niestety, stary. Niestety, ale muszę. Odcinek nagrywam. Siła wyższa, czy coś. Mam nadzieję, że Only Dream zrozumie. Zabijać takich lolków w ogóle na low HP jeszcze z krabikiem. I to jest przykre. Pozdro YouTube. Ja nie chcę go zabijać. Nie, ja uciekam. Ja nie mam serca do takich rzeczy, naprawdę. Kruk, zostaw. Kruk, nie wolno. Ja ucieknę. Nie da tego kraba. Może przeżyję. Może przeżyję, please, żeby ten krab przeżył. Ja nie chcę go zabijać, zabijam ludzi, nie zabijam kraba. Krab, uciekaj, mordo. Powinien uciec. Dajesz krabik. Dobra, krabik chyba... Krabik uciekł? Chyba krabik uciekł, dobra. No to chociaż krabik przeżył. Okej, okay, no i słuchajcie, musimy zaatakować ostatnią osobę. Nie będę odpoczywał. Shit, zaatakowały mnie dziki ogry. Nie będę uciekał teraz odpoczywać. Po prostu zaatakuję teraz ostatniego typa. Będziemy mieli odcinek z głowy. Ja wrócę do swoich starych, dobrych obowiązków. Na przykład robienia zeska na kasę. No, pozdro YouTube, proszę bardzo, Only Dreams, powiększam. Jak skończysz odcinek, to napisz wam propozycję. No dobra, zobaczymy sobie po odcinku. Mogę w sumie nawet udać, że skończyłem odcinek wcześniej, zobaczymy, co się stanie. Jezus, chyba mam trochę źle wykluczowany green screen. Fule kumam, o nie. Ej, o Jezus, chwila, a czy ja... O nie, palarka tam ucieka ode mnie. Chwila, a czy ja mam wszystkie trzy rudy? Dobra, mam na szczęście. Mam fule ku. Wyrzucimy coś. Dobra, surowiznę wyrzucimy. Nie, cię palarka, bardzo przepraszam. W sensie, ja do niej napiszę. Palarka, napiszemy do palarki. Niech sobie to zlecko zrobi do końca. A my zaatakujemy ostatnią osobę, mianowicie Shidoxa, 97 level. Z watachą, ale chyba wyłączoną, więc może będzie. Ta spoko, no luz, dobra. Tasak, jak to... O Jezu, no dobra, nieważne, chciałem zaatakować Tasaka. Nigdy Tasaka nie atakowałem, ale okej. Okay. Dobra, klikamy i czy jest tu jeszcze Shid? Dobra, Shid jeszcze walczy. Dawać, kończ walkę, panie. Panie, jesteś martwy. Czy tego chcesz, czy nie? Tak w sumie nawet nie wiem, kim jesteś, ale muszę cię zabić. Wiesz, o co chodzi. Taki klimat. O, dobra, lecimy. Ubu dubu. Dynka, taran. Weźmiemy z trochę ochronki. Nie wiem, czy on będzie się ze mną bił. Prawdopodobnie ucieknie, chociaż nie wiem. Odblokuję sobie drużynę, gdyby ktoś chciał na przykład mi pomóc. I zobaczymy. Poszedł krytyk. Raczej ucieknie, nawet sobie kontrolki nie dał. Więc chyba po prostu ucieknie. Kolejny Helen challenge? Ja, naturliś! Kolejny challenge. No ja, Shitex mnie kojarzy. O, zaatakowały go grupki. Dobra, no to tak, moi drodzy, to była 9. grupka. No. On tu dalej stoi, więc na koniec jeszcze go zaatakuję i go zabiję. Chyba, że ucieknie. Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję wam za uwagę. Zostawcie kciuka. Jeżeli będzie dużo kciuków w górę, nagramy jeszcze raz ten challenge. Chociaż nie wiem, czy jest sens to tak ciągnąć ten temat. Wolę chyba coś nowego wymyślić. Moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to 30 łapek w górę, zwiększamy próg. To będzie kolejna jedna walka w kolejnym odcinku. Czyli mamy 3 na start plus 30 łapek w górę, to jest kolejna jedna walka. No tutaj było tego łapek o wiele więcej niż się spodziewałem, stąd taki odcinek długi wyszedł. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo wszystko. No i jeszcze raz. Niestety. Dobra, zaatakujmy go jeszcze raz. Dawaj. Jeszcze będzie zgon na końcu. Ludzie chcą, tłum chce krwi. Bum. O! Kurde, przeżył, no. A to fart, dobra. Zostawimy go już w spokoju. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. A idę sobie oddać zlecko na kasę. Zostawmy go i tyle. cóż mogę powiedzieć. Pa, pa. Zapraszam też na streamki. Iż kolejny odcinek w środę. Nie przedłużam dalej. Siema.